Gośćmi są dzisiaj reprezentanci Strażackiej Orkiestry Dęta i Morka z Ustronia Morskiego. Zacznę od pań. Pani Iwona Drewniak, dzień dobry. Dzień dobry. Marta Ciba, dzień dobry. Dzień dobry. I pan Jan Sokolnicki, dzień dobry. Dzień dobry. 10 lat bardzo, no, sporo się wydarzyło w tym czasie. Jeśli chodzi o te początki, no zaczęło się w jesienią 2003 roku. Od takiej w zasadzie zwykłej rozmowy między mną a ówczesną dyrektorką Domu Kultury, panią Beatą Mieczkowską. No, na temat jakichś perspektyw rozwoju kultury, poszerzenia oferty GOK-u.
No, pani dyrektor proponowała wówczas, żeby założyć chór, może żeby tą ofertę rozszerzyć też na młodzież i dorosłych. No ja sobie pomyślałem, że może chór niekoniecznie, bo już jakieś tam próby wcześniejsze zakładania chóru by nie było zainteresowania. I pomyślałem sobie o orkiestrze dętej, ponieważ w tym czasie współpracowałem z muzykami kołobrzeskimi. Tutaj taki big band swojego czasu był, no, dzisiejsza Orkiestra Zdrojowa jest kontynuacją tego. No i taki był moment, że ci muzycy nie za bardzo mogli znaleźć miejsce dla siebie w Kołobrzegu, więc pomyślałem sobie, że można byłoby zaprosić do współpracy ich do Ustronia i stworzyć na tej bazie orkiestrę dętą w Ustroniu Morskim. Początku, a pani Iwono, pani od kiedy gra w orkiestrze? Gram bardzo krótko, jestem chyba najmłodszym członkiem. W tej chwili to już 9. miesiąc. Już albo tylko. Na jubileuszu wszyscy mówili, że Marta jest najmłodsza, ale jest najmłodsza w zespole, nie stażem, tak? Wiekiem. Wiekiem jesteś najmłodsza, a ile grasz w orkiestrze? Rok czasu. Rok czasu już. I na czym grasz? Na lirze dzwonkowej. A skąd się w ogóle wziął pomysł, że trafiłaś do orkiestry dętej? Zaczęłam grać. Zachęciła mnie jedna pani Inna Gasparian, żeby zacząć grę na fortepianie. No i zaczęłam. Potem zaczęłam grać na flecie i tak. Potem zauważyłam plakat w szkole, że zapraszamy do orkiestry i bardzo chciałam, bardzo. Pani Janie, było powiedziane podczas jubileuszu, że w tej chwili muzykuje 35 osób, ale przewinęło się 70. To jest na takiej zasadzie, że pan czuje, że dana osoba będzie się nadawała do orkiestry? Czy to jest jakaś selekcja, jakiś, nie wiem, wstępny egzamin? W zasadzie nabór odbywa się na zasadzie śpiewać każdy może. Nie robimy takiej selekcji pod kątem talentów, zdolności. Takie jest założenie, to jest orkiestra amatorska. Chcemy, żeby każdy, kto chce spróbować, to miał taką możliwość. No, oczywiście niektórzy sami dochodzą do wniosku po pewnym czasie, że powiedzmy nie radzą sobie z czymś tam i rezygnują. Stąd też no, jest ta rotacja w zespole. Rzeczywiście, że policzyłem, że tak około 70 osób przewinęło się. No to wynika z, właśnie z takich sytuacji, a także sytuacji życiowych po prostu, że ludzie
gdzieś tam kończą, zdają matury, idą na studia, wyjeżdżają za pracą, no i po prostu ta rotacja następuje nieustająco. Nie? Ale jest ten trzon takiej orkiestry, parę osób, które grają niemalże od początku i na tym bazujemy. Także orkiestra się rozwija nieustająco. Pierwszy skład to było 12 osób. W tej chwili jest to 35 osób no i są jeszcze chętni, którzy zgłaszają, że chcieliby spróbować też pomuzykować z nami. Jest miejsce jeszcze dla chętnych? Miejsce jest. Orkiestra Dęta jest takim forum, że no może się jeszcze rozrastać. Są orkiestry w Polsce, które mają 60-70 osób nawet. No, u nas powiedzmy nie ma takich możliwości na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o zaplecze, o miejsce na próby, o instrumenty, ale na razie jeszcze jesteśmy otwarci. Trafiłam do orkiestry za namową koleżanki, która też gra na trąbce. Ona z kolei trafiła do orkiestry kilka miesięcy przede mną. To wszystko wskutek takiej zwykłej rozmowy przy stole, takiej koleżeńskiej, sąsiedzkiej, gdzie umawiałyśmy się, że pójdziemy obie, że miał iść też mój mąż. Potem my jakoś tak daliśmy sobie spokój. Koleżanka poszła, nauczyła się, grała pierwszy swój taki koncert w kościele w okresie Bożego Narodzenia. No i później już tak dzień w dzień, Iwona, idziesz ze mną na próbę, Iwona, chodź, bo jest fajnie. I rzeczywiście miała rację. Pierwsze trzy moje obecności byłam takim widzem, gdzie nasz instruktor, pan Piotr, chyba chciał sprawdzić, czy rzeczywiście mi zależy i czy będę chodzić, będę się udzielać. Po trzech zajęciach dostałam ustnik. No i później już zaczęła się praca taka chwilami ciężka, chwilami nawet bardzo, ale też bardzo przyjemna. No i po tym ostatnim koncercie takim jubileuszowym, no po prostu to co zobaczyłam, to co usłyszałam, te wszystkie reportaże są jakby taką fajną nagrodą za tą ciężką pracę, za łzy, bo łzy też były. Bo to nie jest tak, że dmuchnie się w trąbkę i to wychodzi. Czasami jest naprawdę bardzo ciężko. Także no, nagroda niesamowita. No i oprócz tego oczywiście taka bardzo rodzinna atmosfera w orkiestrze, gdzie bywa tak, że mój tydzień czasami to jest wtorek i piątek, bo jest próba i jest fajnie, jak się przychodzi. Można porozmawiać, popatrzeć na tych uśmiechniętych ludzi. Jest naprawdę rewelacyjnie i nie żałuję. Jeśli ktoś ma ochotę i chciałby się sprawdzić, to naprawdę zapraszamy, bo jest warto. To jest taki moment, w którym chciałbym podziękować wszystkim muzykom aktualnie grającym w orkiestrze, jak również tym, którzy z różnych powodów odeszli od nas. Być może niektórzy wrócą, bo tak też mamy takie sytuacje, że wracają po latach do nas. Kilku tutaj z muzyków widzę, że siedzą też na widowni, także pozdrawiam was serdecznie. Ja mam upominki do orkiestry, ale musicie troszkę poczekać, bo chciałem, żeby to było tak super, perfekt wykonane i nie zdążyłem, ale są, one są. Natomiast młodzież, dzieci są trochę mniej cierpliwe, więc chciałbym nagrodzić specjalną niespodzianką naszą najmłodszą członkinię. Marta, chodź tutaj, chodź, pokaż się Państwu. Marta, która naprawdę z wielkim zapałem pracuje od roku w naszej orkiestrze. Bardzo się tutaj stara, udziela i naprawdę robi rewelacyjne postępy. A ma zaledwie 9 lat, także jest młodsza niż nasza orkiestra. Marta! No nie uciekaj tak. I dla Martuni taki słodki upominek od kierownika orkiestry. Proszę Państwa, to, że orkiestra się może rozwijać, że muzycy mogą się tutaj nauczyć grać na instrumentach, to jest zasługa naszych instruktorów. Też przewinęło się tutaj kilkunastu. Ja chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy wcześniej uczyli tutaj, ale przede wszystkim tym, którzy nadal pracują z naszymi muzykami. I chciałbym Was tutaj poprosić. Kasia Kukowska, zapraszam. Roman Wydrawski, proszę, proszę. Pan Marek Wojciechowski, zapraszamy. Pan Piotr Wojciechowski. I pan
pan Kazimierz Kordas. Proszę Państwa, to jest zasługa tych ludzi, że orkiestra tak gra, jak gra. Staramy się jak najlepiej. Oczywiście pewnie muzycy tutaj jakieś niedoskonałości może wysłyszą też, ale jesteśmy orkiestrą amatorską, ale naprawdę wkładamy w to dużo serca i dużo pracy. A zwłaszcza ten koncert kosztował nas, to była taka mobilizacja, naprawdę ciężka praca. Także kochani, bardzo Wam serdecznie dziękuję. Kasia Kokos. Taki dyplomik o treści przeczytam Państwu. Dla Katarzyny Kukowskiej za trud włożony w kształcenie członków Strażackiej Orkiestry Dęta i Morka oraz zaangażowanie w przygotowanie koncertu jubileuszowego. No muszę to powiedzieć, muszę się pochwalić jako dumny tata, że Katarzyna Kukowska z domu jest sokolnicka. Bednarski, mistrz zestawu perkusyjnego. Przez kilka lat szkolił naszych perkusistów. I wyglądy do tej samej treści. I to jeszcze nie uciekajcie, bo jeszcze coś będzie dla Was. Pan Marek Wojciechowski. Gdzie pan Marek jest? Zapraszamy, panie Marku. Pan Marek pracuje w naszej orkiestrze kilka miesięcy, ponieważ postanowiliśmy wprowadzić do orkiestry gitarę basową, a pan Marek jest właśnie wirtuozem gitary basowej i kontrabasu i pracuje właśnie z basistami. Także panie Marku, wszystkiego najlepszego i liczymy na to. Państwo zauważyliście, że największe klaski były, gdy wspomniałem nazwisko pana Piotra Góralskiego. Pan Piotr jest z nami od samego początku, gra w orkiestrze dokładnie 10 lat i od samego początku kształci naszych muzyków. Wszystkie te instrumenty, dęte blaszane, trąbki, puzony, sakshorny, tuby, to są wychowankowie pana Piotra. Panie Piotrze, wielkie dzięki za to. Kolejny, piąty instruktor, tak powiem kolokwialnie, nasz nowy nabytek, pan Kazimierz Kordas, który pracuje też kilka miesięcy zaledwie, ale ma naprawdę już wielkie zasługi dla nas. Bardzo się zaangażował w przygotowanie tego koncertu. Tutaj państwo widzieliście te dzieci z buławami, które tutaj przychodziły. To jest dzieło pana Kazimierza. Pan Kazimierz jest naszym tambur majorem, czyli prowadzi orkiestrę w przemarszach. Uczy nas musztry, dzięki niemu jako tako poruszamy się po ulicach, nie ma wstydu. Ale jeszcze dużo pracy, ja wiem, jak już na mnie tak spojrzy. Jeszcze będziemy ćwiczyć na pewno na placu bardzo wiele. Poza tym pan Kazimierz jest byłym kapelmistrzem orkiestry wojskowej, jest profesjonalistą. No i jest doskonałym aranżerem. Dzisiaj jeszcze na tym koncercie usłyszymy kilka utworów, które osobiście pan Kaziu skomponował albo zaaranżował. Wielkie dzięki, panie Kazimierzu. Ale ja dodam 10 lat pracy instruktora,
który na nikogo się nie złości, na nikogo się nie gniewa, dla każdego jest ojcem, bratem i życzliwym człowiekiem. To sztuka. To wielka sztuka nieść za sobą taką właśnie opinię, a taką opinię to gwarantuje za wszystkich, z którymi przyszło mi się spotkać, obecnych grających i grających, a wychowanków, którzy odeszli już z naszej orkiestry, wszyscy mają to samo zdanie o Piotrze. Piotr, dziękujemy serdecznie za to, że jesteś prawdziwym naszym przyjacielem. Postanowiła przyznać tytuł superinstruktora panu Piotrowi. Jeszcze mało. Mam takiego naszego podatku. Serdecznie dziękujemy naszej pani instruktor Katarzynie Kulkowskiej za zaangażowanie i poświęcony czas. Dziękujemy za przekazaną wiedzę, za wielkie serce, wsparcie i wiarę.
atmosfera, to było podkreślane wielokrotnie i nawet rodziny w orkiestrze też się znajdują. Tak, atmosfera rodzinna i dosłownie w przenośni, bo rzeczywiście mamy kilka rodzin. Zaczęliśmy taką pokoleniową tradycję i rzeczywiście są takie sytuacje, że jest mama z dwiema córkami. Mama gra na trąbce, córki na flecie, jest nasz tubista, który ma dwie córki klarnecistki, nasz tenorzysta, który ma też córkę klarnecistkę. No, ja również, no, w tym zespole też gra moja córka i zięć. Muszę zapytać trochę o nagrody, o wyróżnienia. Tych wyróżnień, podziękowań, gratulacji podczas jubileuszu było całe mnóstwo, ale chodzi mi jeszcze przez te 10 lat o sukcesy. No, dla mnie taką miarą sukcesu najważniejszą jest satysfakcja członków orkiestry z tego, że mogą muzykować, no i ta ilość orkiestry, która nam przyrasta. Natomiast takie wymierne sukcesy mierzone, powiedzmy, jakimiś nagrodami, no też kilka nam się takich zdarzyło. Byliśmy trzykrotnie na festiwalu orkiestry dętych wojewódzkim w Łobzie, który się odbywa. I tam zdobyliśmy dwa razy drugie miejsce, raz miejsce trzecie. A chyba takim najważniejszym sukcesem jest zdobycie pierwszego miejsca w festiwalu orkiestr dętych OSP w Płotach. I później reprezentowaliśmy w kolejnym roku nasze województwo w konkursie ogólnopolskim na tym szczeblu regionalnym. No i tam do tego etapu zostało z całej Polski z kilkuset orkiestr zakwalifikowanych, 62 orkiestry i nas sklasyfikowano według punktacji na 42 miejscu. Ja uważam, że to jest taki znaczący sukces dla takiej początkującej orkiestry, bo w szranki stawały orkiestry z ogromnymi tradycjami, no, do tego stopnia, że orkiestry, które obchodziły stulecie swojego istnienia lub więcej nawet, także my jesteśmy naprawdę raczkującym zespołem w tym wymiarze. A te wyróżnienia podczas jubileuszu to był miły prezent od przyjaciół orkiestry? No, jak najbardziej. Ja byłem zaskoczony w ogóle ilością tych gratulacji, tych życzeń, tych serdeczności, które na nas spłynęły. Naprawdę było nam bardzo miło.
również okazją do wręczenia honorowych pierścieni herbowych gminy Ustronie Morskie, przyznawanych dla osób szczególnie zasłużonych dla gminy. Decyzją wójta gminy te prestiżowe wyróżnienia otrzymują pan Piotr Góralski oraz pan Jan Sokolicki. Zapraszam panu tutaj. A ja poproszę panią marszałek, panią Wójtkowską o pomoc w wręczeniu. Chciałbym powiedzieć, że od 1997 roku są nadawane srebrne pierścienie herbowe. Jest to największe wyróżnienie w naszej gminie dla mieszkańców Ustronia, ale nie tylko. Szanowny pan Piotr Góralski, z wielką satysfakcją przyznaję panu honorowe pierścień herbowy gminy Ustronie Morskie i składam serdeczne gratulacje i słowa uznania za prężną i wieloletnią działalność na rzecz funkcjonowania Strażackiej Orkiestry Dętej Morka. Przez 10-letnią pracę instruktorską oddał pan dla naszej gminy cząstkę swojego życia. Przez ten czas wyszkolił wielu muzyków, podnosząc w ten sposób poziom artystyczny całej orkiestry. Pana doświadczenie, wiedza i umiejętności są dla nas niezwykle cenne. Proszę zatem przyjąć pierścień z herbem gminy jako symbol pamięci i dowód uznania za udział pana w budowie naszej małej ojczyzny i rozsławianiu małego punktu na mapie Polski. Niech ten pierścień będzie symbolem trwałego związku z lokalną społecznością. Przypomina, że ta ziemia od innych jest droższa, a w szczęściu i dostatku jej mieszkańców jest także pana udział. Składając podziękowania, proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, radości oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Z wyrazami szacunku, wójt gminy Ustronie Morskie, pan Jerzy Kołakowski. Szanowny pan Jan Sokolnicki, poprzez swój wkład i zaangażowanie w działalność Strażackiej Orkiestry Dętej Morka sprawił pan, że jest ona chlubą gminy Ustronie Morskie. Od 10 lat swoimi występami wzbogaca program imprez gminnych, uświetnia uroczystości kościelne i państwowe. Dzięki pana sprawnemu kierowaniu odnosi sukcesy na przeglądach i konkursach. Pana wysiłek i serce ułożone w stworzenie i funkcjonowanie orkiestry pozwoliło na rozszerzenie oferty kulturalnej gminy oraz jej promocję w regionie i kraju. Za wieloletnią aktywną pracę na rzecz działalności Strażackiej Orkiestry Dętej Morka w dowód uznania pana zasług przyznaję panu honorowy pierścień herbowy gminy Ustronie Morskie. Niech ten pierścień będzie symbolem trwałego związku z lokalną społecznością i przypomina, że ta ziemia od innych jest droższa, a w szczęściu i dostatku jej mieszkańców jest także pana udział. Składając podziękowania, proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, radości oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Z wyrazami szacunku, wójt gminy Ustronie Morskie, pan Jerzy Kołakowski. Przypominam srebrny pierścień. Kilkudziesięciu lat i na pewno się bardziej zasłużyli tej gminie niż ja. No ale postaram się, potraktuję to jako taki kredyt i będę starał się pracować jak najlepiej na rzecz tej gminy i przede wszystkim orkiestry, którą kocham. Dziękuję. W 1942 roku japońscy okupanci rozpoczęli budowę linii kolejowej tajlandzko-birmańskiej. Zatrudniono przymusowo 200 tysięcy robotników azjatyckich oraz 60 tysięcy jeńców alianckich, którym odmówiono wszelkich praw. Przy budowie tej linii kolejowej zginęło 100 tysięcy robotników i 16 tysięcy jeńców. W tych tragicznych okolicznościach powstał marsz dowódcy pułkownika Pagleya, most na rzece Kwai. Powracające oddziały do obozów po zakończeniu prac melodię tą pistały.
Było to pokazanie Japończykom siły, męstwa, odwagi i woli przetrwania. Most na rzece Kwai. Opracowanie muzyczne. Kazimierz Kordas. Wykonawcy. Orkiestra Delta Morka. Gra na flecie piccolo i śpiew. Katarzyna Kulkowska. Buławkami dyrygować będzie. Marta Ciba. Dyryguje. Kazimierz Kordas. Życzymy miłej zabawy. Thank you.
Proszę Państwa, śpiewała pani Katarzyna Krukowska, studentka Wyższej Szkoły Muzycznej. Jak Państwo widzieli, śpiewała, grała. Słyszeli Państwo również mszę, którą pani Kasia również śpiewa. Wspaniała, utalentowana wokalistka i jednocześnie muzyk. Pani Katarzyna studiuje, między innymi będzie miała również jeden z takich przedmiot jak dyrygowanie. Dlatego chciałem w imieniu całej orkiestry oraz swojej z okazji dziesięciolecia tej orkiestry na pamiątkę podarować batutę teleskopową, ponieważ pani Katarzyna będzie miała takie zajęcia i będzie musiała batutę wozić z sobą. Batuty są zbyt za długie, żeby weszły do damskiej torebeczki, więc skróciliśmy ją o tyle i pani Katarzyna nie będzie miała kłopotów, żeby jeździć na studia i dyrygować tam właśnie taką batutką. Na końcu jest tutaj taka kamerka i mąż pani Katarzyny będzie mógł obserwować u siebie, jak pani Katarzyna pokonuje tą odległość na studia do Szczecina, żeby być. Właśnie małżonka bezpiecznie dotarła do celu, bo jednocześnie mąż pani Katarzyny również tutaj gra w tej orkiestrze na saksofonie. To jest rodzina muzykująca z panem Janem Sokolickim. Jedna z wielu tutaj. Dlatego też pani Kasiu na pamiątkę pani pierwszego dyrygowania tą orkiestrą życzymy wszystkiego najlepszego, żeby pani po studiach kiedyś wróciła i godnie tatę zastąpiła tutaj na tym stanowisku. Będzie na pewno to dla gminy również duży jakiś zaszczyt w postaci fachowców w dziedzinie krzewienia kultury muzycznej na ziemi tutaj właśnie u Stojanowskiego. Reklamować już Martynki nie muszę, Państwo widzieli. To jest uzdolniona uczennica Szkoły Muzycznej w Koszalinie. Dzisiaj pełni taką rolę tutaj jako tester buław, bo musisz sprawdzić, czy wszystkie buławy się nadają do dyrygowania. Martynko, czy wszystkie buławy są sprawne i nadają się, żeby dyrygować nimi orkiestrą? Oczywiście. Bardzo się właśnie cieszymy. A powiedz mi, skąd wziąć tylu tambur majorów? Bo przecież buław jest dużo. Ja nie wiem, zapytajmy o to pana Janka, może on będzie wiedział. W takim razie dajemy estradę, ustępujemy dla pana Jana i pan Jan będzie dalej prowadził. Dziękuję. Skąd wziąć tylu tambur majorów? No ja mam pewien pomysł na to właśnie. Buława, jak Państwo zauważyliście, to jest taki symbol władzy w orkiestrze. Tambur major to jest bardzo ważny człowiek, który prowadzi orkiestrę. I my postanowiliśmy z okazji naszego jubileuszu przyznać kilka takich honorowych buław osobom, które w jakiś szczególny sposób przyczyniły się do powstania czy do rozwoju naszej orkiestry. I zapraszam teraz tutaj na środek panią Beatę Mieczkowską. Zapraszam pana Krzysztofa Sekulnickiego. Zapraszam pana Stanisława Dzielickiego. Zapraszam pana Jerzego Kołakowskiego. Niestety nie ma wśród nas pana Krzysztofa Głowackiego, naszego byłego kapelmistrza. Chyba że dotarł i o tym nie wiem, ale nie ma. Ważne powody osobiste nie pozwoliły mu przyjechać, ale mamy tutaj piękną czwórkę. Szanowni Państwo, Beata Mieczkowska, moja duża, wspaniała szefowa. Teraz już nikt nie uzna, że to jest jakieś wazelniarstwo, tylko po prostu mogę powiedzieć, że było super, jak Beata prowadziła Dom Kultury. Wiele wspaniałych, szalonych nieraz pomysłów. Jeżeli ja
o mnie mówią, że jestem ojcem tej orkiestry, to na pewno chyba pani Czerwska jest matką tej orkiestry. A pan Stanisław Zieliński, wczesny wójt, który tak bardzo z wielkim entuzjazmem podszedł do naszej orkiestry, był chyba właśnie takim akuszerem, który towarzyszył przy narodzinach. Krzysztof Sekonicki, nasz pierwszy kapelmistrz, no to powiedziałbym, że taki ojciec chrzestny, prawda? Zacznijmy od klapki. Bardzo dziękuję. Kolejna buława honorowa dla wójta seniora, pana Stanisława Zielińskiego. Trzecia honorowa buława dla wójta Jerzego Kołakowskiego. Dzięki. Czwarta buława dla naszego pierwszego kapelmistrza. Zbieżność nazwisk nie jest wcale przypadkowa. Jesteśmy braćmi. Prowadziliśmy wspólnie tę orkiestrę przez 5 lat i te takie pierwsze, ważniejsze sukcesy to właśnie osiągnęliśmy we dwójkę. Także dzięki w razie to wszystkim. Szanowni Państwo, z wielką radością składam dzisiaj wszystkim Państwu, całej orkiestrze z okazji jakże pięknego jubileuszu dziesięciolecia Strażackiej Orkiestry Wdętej Morka serdeczne gratulacje w imieniu własnym oraz Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Proszę Państwa, ostatnia dekada to jakże piękna historia Morki, ale przede wszystkim to wzruszające i zachwycające nas wszystkich występy. Proszę Państwa, dzisiejszy jubileusz to bardzo dobry moment, by po prostu Państwu podziękować za niezwykłe zaangażowanie, za to, że od 10 lat jesteście obecni w życiu kulturalnym całego naszego regionu. Życzę wszystkim Państwu dalszych sukcesów, zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy na rzecz dalszego rozkwitu i rozwoju orkiestry Morka. A na ręce ojca tejże orkiestry chciałabym złożyć upominek. Jest to Rymgraf, województwo zachodniopomorskiego. Dziękuję. Dziękuję. Chciałabyś dalej grać w orkiestrze? Tak, bardzo. A chciałabyś zmienić instrument, czy zostaniesz przy lirze? Chciałabym. Teraz planuję albo na flet poprzeczny, albo na klarnet. Mhm. A też widziałam, że ty tam występowałaś z buławami, tak? Tak nazywają się te pałeczki? Tak. I do czego one służą w orkiestrze? Do trzymania rytmu. Dyryguje się batutą, a buławką się po prostu dyryguje rytm. I takie dyrygowanie też ci przypada do gustu? Tak. Słuchaj, rozmawiałyśmy przed programem, że ty masz bardzo dużo pasji oprócz tej orkiestry. Co jeszcze lubisz robić? Bardzo lubię jazdę konną. Lubię pływać, grać w tenisa, grać na fortepianie, flecie. Ogólnie nigdy mi się nie nudzi. Zawsze, jak gdzieś jadę, to jakieś krzyżówki, jakieś książki, zawsze coś. Czy właśnie przez to, że jest ta rodzinna atmosfera panuje w orkiestrze, to nie baliście się wziąć takiego młodego człowieka, który będzie z wami grał, jeździł na występy? No u nas jak gdyby nie ma żadnych ograniczeń wiekowych w orkiestrze, jesteśmy otwarci dla wszystkich i tak rozpiętość wieku jest właśnie od Marty, poczynając od 9 lat do ponad 60. Także nie stawiamy takich barier. Jeśli przychodzi dziecko, chce spróbować, jest chętne, no, ma odpowiednie warunki fizyczne też, żeby na instrumencie dętym zagrać, to jak najbardziej. Także mamy też trochę młodzieży w wieku gimnazjalnym, ze szkoły podstawowej,
jesteśmy otwarci na ta oferta jest szeroka dla ludzi w różnym wieku. Muszę zapytać o plany. Coś się szykuje w najbliższym czasie? Jakieś występy, może konkursy, koncerty? No w tej chwili zbliżają się święta Bożego Narodzenia, więc na pewno repertuar kolędowy za chwilę będziemy opanowywać. No i później w styczniu planujemy koncert noworoczny, który będzie jeszcze też taką reminiscencją jubileuszu. Planujemy wystawę fotograficzną opisującą naszą historię. Także plany cały czas, na pewno jeszcze jakieś wyjazdy letnie też, może jakiś konkurs, zobaczymy. Jeszcze tak tu nie mamy sprecyzowanych tych planów. Muzykowanie wspólne ile razy w tygodniu? Dwa. Dwa razy w tygodniu? Dwa razy w tygodniu. Ale to tak jak pani powiedziała, też spotkania towarzyskie można powiedzieć. Też. Panie Janie, podczas jubileuszu była też mowa o tym, że orkiestra rozszerza się jak gdyby o nowe instrumenty. Co przybyło? No, muszę powiedzieć o tym, że na starcie nie mieliśmy kompletnie niczego. Tutaj nie było w ogóle tradycji orkiestr dętych w Ustroniu. W ogóle tutaj w tym regionie praktycznie nie było orkiestr, prócz zawodowej wojskowej orkiestry. Także startowaliśmy od zera. Nie było instrumentów, nie było ludzi. W pierwszym składzie tej orkiestry ja byłem jedynym mieszkańcem Ustronia. Reszta to byli koledzy przyjezdni tutaj z Kołobrzegu. Jeśli chodzi o instrumenty, pierwszą taką partię instrumentów, takich używanych, dostaliśmy od księdza prałata Józefa Słomskiego przy okazji podziękowania dla księdza. I te instrumenty no, pozwoliły na uruchomienie nauki, tych zajęć edukacyjnych. W 2005 roku zatrudniliśmy pierwszego instruktora, który oprócz mnie też prowadził zajęcia. No i później oczywiście cały czas czyniliśmy starania o pozyskanie nowych instrumentów w miarę możliwości. No, radni gminy z wójtem przyznawali nam te środki, także pozwalało to na zakupienie jednego czy dwóch instrumentów rocznie. A oprócz tego udało nam się uzyskać taką sporą partię używanych instrumentów z Agencji Mienia Wojskowego. To były instrumenty, które były skasowane po prostu z działalności. Oczywiście nie wszystkie się nadawały do użytku. Natomiast część udało nam się wyremontować i one, może nie były to najwyższej klasy instrumenty, ale doskonale spełniały swoje zadanie jako instrumenty takie do edukacji tej wstępnej. No i cały czas poszerzamy tą bazę. No co roku jakieś tam jeden, dwa czy trzy instrumenty się pojawiają nowe, także jest coraz lepiej i myślę, że dalej tak uda nam się jeszcze tą bazę poprawiać. Jubileusz dziesięciolecia. Już podczas tego jubileuszu niektórzy mówili, że znowu za 10 lat się spotkamy, będzie 20-lecie, 30-lecie. Orkiestra będzie grała do końca świata jeden dzień dłużej? No ja mam taką nadzieję, zresztą w tej piosence powitalnej, którą śpiewałem na początku koncertu, tam tak wyraźnie podkreśliłem, że powieczny czas, także no nie przewiduję, żeby to się zakończyło. Dziękuję Państwu bardzo za spotkanie, za rozmowę i wspomnijmy może jeszcze raz, jak to było w niedzielę w kościele w Ustroniu Morskim podczas Waszego jubileuszu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Na okazję dziesięciolecia powstania naszej orkiestry skomponowane zostały dwa utwory muzyczne tematycznie związane z naszą gminą i orkiestrą. Pierwszy z nich to ballada Morka, drugi Walc Ustronia Morskiego. Piosenki te będą promować walory turystyczne naszej gminy oraz rozsławiać działalność naszej orkiestry. Obydwa utwory w połączeniu z popularnymi melodiami zwanymi Melodie Świata utworzyły wiązankę zatytułowaną Ustrowska Ballada. Słowa, muzyka oraz aranżacja na orkiestrę Kazimierz Kołdas. To jest ballada o pięknej naszej gminie. Tu dla każdego płynie szybko czas. To jest ballada romantyczna. Na brak pogody piosenka dobra jest. A tą balladę dziś zagra wam orkiestra. Orkiestra Dęta Strażacka zagra. W rytm morskiej fali i dźwiękach tej orkiestry zaśpiewaj razem z nami piosenkę tą. To jest ten walc w stronie morskiego. Zagramy wam tą pieśń urlopu letniego. Orkiestra gra, pieśń płynie wesoło. Szum morskich fal roznosi się wokoło. Soliści Katarzyna Klukowska i Dawid Tenderenda. Gra orkiestra strażacka Morka. Dyryguje Kazimierz Kołdas. Życzymy miłej zabawy.
Państwa, jak było nie napisać tak wspaniałej orkiestrze utworu na dziesięciolecie? Byłem od niedawna, ale byłem tak zinspirowany atmosferą w orkiestrze, rodzinnością, że postanowiłem to zrobić. Troszkę to kosztowało czasu. Cieszę się, że orkiestra jest taka świetna. Dziękuję solistom, że podjęli się wykonania tego utworu. Dziękuję orkiestrze. Na pewno dla mnie również jest to wielkie wrażenie. I cieszę się, że się oni cieszą. A najważniejsze, może orkiestra usiądzie. Dziękuję serdecznie. Najważniejsze, proszę Państwa, z tego jest taki morał. Trzeba by było również jakiś prezent dla orkiestry jako świeży przyszedł, więc postanowiłem zrobić co? Napiszę im utwór muzyczny jako prezent, ale żeby otrzymać prezent, muszą sami go sobie zagrać. I to najtaniej mi po prostu kosztowało. Orkiestra sama sobie zagrała. A dlaczego tak mówię, proszę Państwa, z doświadczenia sprzed kilkudziesięciu lat? Byłem ja, chyba był mój przyjaciel Piotr, obsługiwaliśmy go orkiestra garnizonu Kołobrzeg. Imprezę 30-lecia wyzwolenia Kołobrzegu i był premier. I myśmy z tym premierem od rana do nocy tak żeśmy jeździli, gdzie on był, żeśmy grali. I na zakończeniu, już taką wieczorową porą, byliśmy w kinie Kalmar, siedzieliśmy pod sceną i pan premier schodził ze sceny, zatrzymał się i mówi: o, jacy młodzi chłopcy są, bo orkiestry zawsze miały tak zwanych elewów, uczniów. I mówi: co chłopcy, zmęczeni jesteście. No, nikt się nie odzywa, bo to były takie czasy. A jeden z ministrów, nie wiem dlaczego, on mówi tak: ależ panie premierze, przecież orkiestra tylko sobie siedzi i gra, on nic nie robił. I proszę sobie wyobrazić, orkiestra 10 lat sobie siedzi, gra i jeszcze sobie prezent dzisiaj zagrała. I to jest cały morał tego. Dziękuję bardzo, nic więcej nie będę mówił, ponieważ wszystko tu dzisiaj zostało powiedziane.